No hej, hej, siemaneczko, z tej strony King Elder i witam was w kolejnym odcinku z gry PUBG Mobile. To taki krótki będzie odcinek. Stwierdziłem, że nagram sobie. Jak znalazłem od razu strój, pojechałem tutaj do jaskini. Jeszcze wyskoczyłem tu. Znalazłem samochód, wjechałem do jaskini i znalazłem bardzo fajne wyposażenie. W ogóle mam strasznie dużo skopów czwórek. Od groma tego mam. Dobra, teraz tak. Pytanko mam. Nie, no nie, nie będziemy się tutaj za bardzo bawić. Po prostu będę szedł. Zabiorę się stąd. Dobra, dobra. Tutaj nie. Tędy nie przejdę. Muszę się chować, ponieważ jest 24 graczy. Jeszcze. Jeszcze 23. I naprawdę nie wiem, gdzie oni są. Serio. Dobra, tutaj nie ma nic. Chociaż wezmę ten granat dymny. Smoki są dość potrzebne. Dobra. Przyznam, że sporo jeszcze jest terenu. Kurczę, nie wiem aż którędy iść, ale tak myślę sobie, że zajdę tą górkę. Myślę, że tu nikogo nie będzie. Bo wszyscy powylądowali w innych terenach. Dobra, myślę, że pójdę na wprost, no co innego zrobię. Będę się chował za kamieniami najwyżej. Tam mam swoje auto, teraz sprawdzę jeszcze tą chatkę. A, plecak już duży mam, to nie potrzebuję. Okej, mój teammate tam widzę niszczy. Dobra, motor. Leci zrzut, ale niestety on nie będzie mi już potrzebny. Tak sądzę. Nikogo nie widzę. Nikogo też nie słyszę na razie. MK14 też ma chyba MK, no właśnie. Jak i kara też mam. MK14 i kar, dobra. Tak, tutaj chyba nikogo nie widać. Ale się mogę mylić. Dobra, przeszedłem ten teren, już jest spoko. Pójdę od prawej. Miałem jednego killa na początku, bo przejechałem typka. Także, no, niestety dzisiaj. Mało killów, ale za to przetrwanie jest na wysokim poziomie. Myślę, że możemy to wygrać z Grim Reaperem. Także dzisiaj tylko taki odcinek skampienia, którego nienawidzą ludzie. Niektórzy naprawdę nie lubią po prostu chodzić. O kurczę, tu jesteś. Chodzić, szukać, a i tak nic nie znajdują. Zresztą no, nikogo nie znajdują, jest spokojnie przez całą grę. Ale wyczekujecie ten moment, w którym faktycznie na kogoś traficie. A tutaj trafić na kogoś naprawdę nie jest łatwo. A, dobra, wezmę tą amunicję. To wyrzucę, bo to mi w sumie nie jest potrzebne. Wezmę to do skorpiona. Się może przydać. Tak sądzę. Tak sądzę, dobra. Myślałem, żeby wejść na jakiś dach, ale tu nie ma ani jednego dachu. Oj, widzę, że... No nieźle. Dobra, widzę, że tam jest ktoś. Tam jest ktoś na 100%. Mam weź to.
Teraz będę miał 20 amunicji. Ok. Tu ktoś był? Z tego co widzę, tu nikogo nie ma. No, widzę, że tam był dropik. Tak sobie myślę, że mógłbym tutaj się położyć. Sprawdźmy to. Najwyżej jakby tego słyszał to. Tak, tutaj widzę, że był zjazd. Solidny. Dobra. Tu mam nadzieję, że nikogo nie zauważę, ale różnie może być. Doczołgam się za kamień. Wiecie, to wyczekiwanie w ogóle przeciwnika w takim momencie jest naprawdę stresujące, bo nie wiecie kto gdzie jest. To raz. Jest was jeszcze 10 przeciwników. Każdy może być już wszędzie. Znaczy wszędzie, no w regionie. Chociaż widzę, że jednak jest jeszcze duży ten obszar. To gdzie leci? Tu leci, no ale. Chyba, że objad. Nie no, objeżdżać nie będzie aż sen, nie ma sensu. Mi się wydaje, że chodzenie w tym kamuflażu jest już tyle dobre, że nawet nie muszę jeździć szatnymi pojazdami. Dobra, ale pochylmy się. Leczenie chyba by mi się tak przydałoby mi się, bo ja nawet nie mam. No dobra. Myślę, że tak. Skopka już tutaj dropnę. Chociaż w sumie on mi się już chyba nie przyda, co nie? Tak myślę. A, ty, co ty robisz? Gościu. Nie bierz tego. Dobra, mamy to. Nie mogę przeładować wiele domu. Tego też już nie mogę. Dobra, ja mam ochotę się schować, bo. Chociaż faktycznie może bym się przejechał przez most, co? Tak, to chyba dobry pomysł. Tu nikogo nie powinno być. Dobra, pochylę się. I tak, przejdziemy tędy. O, stresik jest, naprawdę. W tym momencie jest. Ja to powinienem wygrać, tak szczerze mówiąc. O, fajny region, fajny region. Naprawdę, super jest. Biorę to, dobra, tak, wyrzucę tego skupa już. Nie przyda mi się już wcale. Bo tak, nie przyda mi się. Bo do skorpa to już się nie weźmie. Tabletki wziąłeś? Wziąłeś. Dobra, i teraz tak. Postaram się nie hałasować. Ale tak, moment.
Kurczę, teraz jest pytanie, czy brać AKM-a? Czy brać AKM-a, czy zostawić sobie MK14? Dobra, kask mam. Postaram się teraz zachowywać jak najciszej. Weźmy bandaże. Tutaj wezmę amunicję, ponieważ. O, właśnie. Się może zawsze przydać. Ja w chacie. Tu jest problem mały. Ja nie mogę siedzieć w chacie, ponieważ jestem za bardzo widoczny. I co tak hałasujesz? Trzaska tymi drzwiami. Gość jest tak irytujący. Tak sobie myślę, że strefa może być w tej okolicy. W tej okolicy, w której ja teraz się znajduję. Ponieważ. Gdzie jest zrzut? Tu jest zrzut. Okej. Bo ta strefa jest. Nie wiem nawet czy. Nie, nie będę strzelał. Myślę, że strzelanie teraz z tego miejsca jest złym pomysłem. Dobra, sprawdźmy te. To będzie gdzieś pewnie w tych katkach. Nie, okej, jest okej. Zrzut leci tu. Ja się poszedł po prostu typ kamień dalej. Tak sądzę. Widzę, że tamten teren jest w ogóle nie, jeszcze nie ruszony przez strefę. Nikt nie biega, nikt. Kompletnie. Za plecami chyba też nikogo nie ma. Ja jestem w strefie, więc jest. O, widzę tam dwójkę. Okej. Spoko. Czyli tak. Tam idzie dwójka. Ja jestem od strony strefy. Myślę, że tutaj przy drzewie będzie faktycznie w tych okolicznych krzaków tego drzewa będzie teren. Będzie strefa. Ewidentnie. Tylko muszę przestać się ruszać, bo moja broń jest zbyt zauważalna. I okej, teraz tak. Nikt nie może mnie za pleców wziąć. A to widać, jak się czołgam jednak. Bo ja wcześniej myślałem, czy. Czy to widać? Ale faktycznie widać. Dobra. Trochę mnie ucho swędzi. Ah, rara. W tych słuchawkach to tak jest. Może by tutaj. Dobra, widzę ich w chacie. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zauważył. Proszę was. O tak, teraz strefa idzie długo. Chociaż z drugiej strony ona może. Ona tak dużo obrażenia już zadaje, że. Dobra, nikogo nie widzę. Ale myślę. Możliwe, że ktoś mnie zauważył już. Bardzo możliwe. Jest. Dobra, naparza się ktoś. I to tak mocno dość. A pojazd. A po co komu pojazd niszczyć w tym momencie? No okej. Ja spróbuję się za ten kamień schować.
Okej. Czyli zostałem zauważony. Ale teraz pytanie, czy zostałem zauważony przez całą ekipę, czy tylko tam był ktoś z innej drużyny? Kurczę, nie udało się. A tak już chciałem gościa załatwić, no. Czyli tak. Okazuje się, że byłem ostatnim graczem. Jak zająłem drugie miejsce. No cóż, myślę, że to była nawet dość dobra rozgrywka. Znaczy dobra. Tak wygląda kampienie. Tak się chowacie, chodzicie, wiecie. Zależy jaki region, zależy jaki strój. Tu mamy biały. No dobra. Następnym razem musi być lepiej, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!